Cześć, dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Artur Szafran i witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będzie odcinek troszeczkę nietypowy, chociaż mam nadzieję, że rozpocznie on nową serię filmów. Mianowicie pojedziemy do jednego z widzów, do pana Konrada, który zgodził się pokazać nam swoje klasyki, które posiada. Także zaraz wsiadam do samochodu, jedziemy go odwiedzić i nagram wszystkie jego samochody, które tam będzie miał. Zachęcam was oczywiście do zostawienia kciuka w górę, do zostawienia subskrypcji oraz komentarza, tak żebym widział, że wam się te materiały podobają. No i co, rozwijamy się dalej wspólnie. Ja jeszcze biorę sobie tutaj puzzle takie oto, które na co dzień możecie zamówić na Allegro. Weźmiemy je też w formie podziękowania dla pana Konrada, że zgodził nam się pokazać te samochody. Także wsiadam do samochodu i lecimy, widzimy się na miejscu. Siema. Ty, jakiego masz fajnego buta? Tak, ubiorę sobie jakąś bluzę. Cześć, jeszcze tak na spokojnie raz, Artur. Konrad, słuchajcie, przyjechaliśmy dzisiaj do Konrada i zaraz zobaczymy, co on tutaj chowa w tych garażach. Jest gwiazda. I druga gwiazda. A tu dużego Fiata też masz? Ja myślałem, że Warszawę i tego, a tu duży Fiat jeszcze, co za niespodziankę. Warszawy już nie ma. Warszawy już nie ma, tak? Ale ta pobieda? A to jest, ale ona nie jest moja. A tylko taty, nie? Tak. Duży Fiat. Będziesz nim wyjeżdżał? No to super, dawaj. Wyjedziemy sobie na zewnątrz i na spokojnie wtedy pooglądamy. Ten jaki ładny kolor. Odłączasz zapłon? Zawsze odpinam, bo to wstanę. No, dla bezpieczeństwa, nie? Też. Też mam, powiem ci, taki nawyk. Dobra, już wsiądziesz. Taki ładny zapach drzewa. Pierwszy wyjechał. Wow, ale fajne robi wrażenie. Świetny samochód. Morris Minor 1000. Ale jak on ładnie wygląda. Fajny kolor w ogóle. To jest, powiedz mi, jego oryginalny kolor, czy wybierałeś jakiś? Nie, taki był od początku zawsze. A, taki był od początku. Wyszedł taki w fabryce, przez chwilę był żółty, był jakieś ślady. A, i ty wróciłeś do oryginalnego koloru. Nie, to w Anglii go tak wymalowałem. A, czyli ty kupiłeś już w takim stanie, tak? Tak. Nawet tu jest... No. W gazecie. Classic Auto. 2014 roku, artykuł o nim. To już był w twoim posiadaniu, czy... Nie, wtedy... Wtedy jeszcze był poprzedniego właściciela. No, w komisie we Wieliczce. No, czyli bliziutko. No, super. I to jest ten egzemplarz konkretny, tak, no nie? Tak, rejestracja tam jest. No, 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 fajny, fajny. Ciekawa historia. Zdarzało mi się też mieć jakieś samochody, które właśnie były w gazetach opisywane. Także fajnie, to zawsze cieszy. No super, dobra, zaraz będziemy się nim przejeżdżać, wyjedziemy jeszcze tym Fiatem, co? Powiem ci, jestem właśnie ciekawy bardzo tego samochodu. Jak napisałeś mi o nim, to szczerze powiedziawszy, pierwszy raz widzę w ogóle takie auto na żywo. I ciekawi mnie też... Albo Przemyśl jest taki na pewno, u nas no. Był. Gdzieś jeszcze koło Wrocławia ktoś był w Polsce. Właśnie ciekawi mnie to, czy to są właśnie trzy egzemplarze, które są w Polsce, czy jest tego więcej, jak myślisz? Nie, jest więcej, tylko tak widzę, co zarejestrowane, jeżdżące. Aha, aha, rozumiem. Nawet laka spali na kamienie. Także fajnie, ten odjeżdża. A teraz wyjedziemy sobie kolejną gwiazdą z garażu, czyli dużym Fiatem. Fajny klimatyczny garaż, powiem wam. Naprawdę robi super wrażenie. Podłączymy już zasilanie.
Klemę już założyłem. Czas już. Klema założona i odpalam sprzęt. Wyjeżdża. Widać, że tutaj już Konrad ma obcykane wyjeżdżanie z garażu. Każdy słupek, każde skręcenie kierownicą widać, że jest przerabiane nie pierwszy raz. Przejdzie! No i super. Ale fajne miejsce, powiem wam. Ten garaż w ogóle jest taki klimatyczny, jeszcze ten zapach drzewa w środku, naprawdę wszystko to super ze sobą współgra. Jest gwiazda w kolorze, który to? Numer lakieru? Pamiętasz czy nie? Nie pamiętam, ale nazwa Burgund. Burgund, tak? Burgund w środku na czarnym skaju. Brązowa wykładzina na podłodze. Ta taka była, czy... Czy zmieniałeś ją? Rzadko się raczej zdarza, żeby były brązowa wykładzina i czarne fotele, co? No, może ktoś zmienił, ale ja nie zmieniałem. Chociaż widziałem tak nieraz, żeby... Widziałeś? Możliwe, że w tych że właśnie... Ona powinna być nawet czerwona, tylko jest wyplaknięta. Aha. Taki powinien być. A, faktycznie taki bardziej... No, w takim kolorze samochodu można powiedzieć, burgundowym, nie? Także fajnie. Fajny samochodzik. Także mamy już wszystko na zewnątrz i powiem ci, masz fajny klimatyczny garaż. Nie? No. Też w klimacie pod stare samochody. Mamy już wszystko na zewnątrz, no i co? Przejedziemy się teraz. Pierwsze zabierzemy na przejażdżkę tamtego. Możemy, nie? Pierwsze zabierzemy na przejażdżkę Morisa, a później przejedziemy się jeszcze dużym Fiatem. Oczywiście poopowiadamy troszeczkę o tych samochodach, także zostańcie z nami. Wyjeżdżaj sobie na spokojnie. Popatrzymy tu. Dawaj śmiało. Ale fajny, piękny samochód. Komuś herbatki z mlekiem? Nie zamykamy? Nie. Co, mówisz, że jakieś pasy nawet spróbujemy zapiąć? Tak, z 60 lat. Pasy z lat 60, bo w ogóle ten samochód to jest, powiedzmy, rocznik 68, tak? Tak. Czyli już taka, powiedzmy, schyłkowy model. Już ostatni. Przy końcu produkcji, poczekaj, gdzie to się zapina? Tak, w rajonarach samolotu. Przytrzymasz mi na chwilkę kamerę? Dzięki. Dobra, tak. Tak. Już? Już. Tyle. Tyle? Uh-huh. Dobra, no to jesteśmy zapięci. Ciekawe pasy, słuchajcie. No i lecimy. Tam masz tył wolne, musisz ruszać. A powiedz mi właśnie, miałem się jeszcze ciebie zapytać, te samochody w ogóle, one były jakoś produkowane na rynek europejski z kierownicą po lewej stronie, czy? Były. Zdarzały się egzemplarze, tak? Zdarzały się tam. Dania, Skandynawia głównie, Niemcy już rzadziej. No. A ten egzemplarz był sprowadzony stricte już z Anglii, no nie? Z Wielkiej miasta Brytanii. Frome i tam miał jednego właściciela do czasu, aż w Polsce był. I tutaj powiedz mi, jak go kupiłeś w Wieliczce, mówisz, to on był właśnie prosto sprowadzony, czy już miał też jakąś historię w Polsce, właścicieli i tak dalej? Sprowadzony był, tam stał już parę miesięcy do sprzedaży. Rozumiem. No ja go tak impulsywnie kupiłem. Zobaczyłeś, że ci się spodobał właśnie, tak. Bo to też powiem ci, może być ciekawe właśnie, co cię skłoniło do tego, żeby kupić taki samochód, no nie? Bo jest to na pewno nietuzinkowy wybór w Polsce, więc...
W ogóle jak to zobaczyłeś go na, nie wiem, na Allegro? To jest ciekawe auto, można. Gdzie? Schował, nie ma. Nie ma? Więc jak to było w ogóle? Co, zobaczyłeś ten samochód na Allegro, na Elixie i stwierdziłeś, że dzisiaj kupuję Morrisa? Miałem wcześniej dużego Fiata w międzyczasie. No. Przejściówkę z 70, nawet kolor był taki sam. No. No i tak tego zobaczyłem, sobie myślę, a sprzedam Fiata i sobie go kupię. No ale zanim go sprzedałem, no to jeszcze wysłałem tam tatę z bratem. Żeby zobaczyli. Przy okazji, żeby zobaczyli, czy to w ogóle jest warte. No. Po krótkich oględzinach stwierdziłem, że to jest ładne, fajne, kompletne. I warto się tym zainteresować. Fajna, ciekawa historia. W ogóle powiedz mi jeszcze tak, nawiązując do twojej osoby, to skąd w ogóle zamiłowanie do motoryzacji? A to od zawsze, bo to po tacie, dziadku zawsze lubili wszystko, co jeździ. No. A do zabytkowej to się wzięło od taty, bo był to gdzieś połowa 90 lat, byłem malutki. No. Pewnego dnia mnie tata obudził, że jedziemy. No i wtedy pożyczyliśmy lawetę gdzieś. Nie pamiętam, czy to już była pożyczona, czy pojechali. Pojechaliśmy pod Poznań i kupili Skodę 1100. 1101. To jest takie bardzo do Morrisa podobne, tylko dwudrzwiowe i drzwi pod prąd otwierane. O, powiem ci szczerze, że takie Skody to jest ten Tudor tak zwany? Tak. A, tak. To coś mi się kojarzy. I to był twój pierwszy samochód, można powiedzieć. Wasz wspólny, pierwszy, nie? No. Oczywiście to się zaczęło remont blacharki, i na tym się skończyło. Później to stało długo i kupił Warszawę. A tą Skodę sprzedał sąsiadowi, co też z kilka zabytkowych aut. No mają do tej pory, ale też nie zrobi dalej. Czyli dalej projekt wisi w zawieszeniu, tak? Tak. Rozumiem, Później zabytkowe to mi tak długo nic nie było, ta Warszawa była chwilę z tatą na spółkę. No to mówimy o tej czerwonej 223, no nie? Którą tam wcześniej mieliście, tak? Już jej nie ma, jest sprzedana. A później mi się zamarzył duży Fiat. Tak. No i były tam roczniki. 80, 74, 70, potem ten Morris. Czyli jeśli chodzi o duże Fiaty, to masz bogatą historię generalnie. Później chwilę nie było, bo był Morris, ale sentyment wrócił i kupiłem sobie pomarańczowego z 8.3, no ale nie nacieszyłem się długo, bo Suzuki Swift wjechało w tył. No. Ale odszkodowanie dość dobrze zapłacili, no i kupiłem sobie tego bordowego. No i mam go do tej pory. Tego bordowego. Dobra, to teraz mam parę takich tematów, bo mi się tutaj nasunęło odnośnie właśnie tego odszkodowania, jakbyśmy sobie mogli za chwilę porozmawiać. Ale jeszcze wracając właśnie do tego, co powiedziałeś wcześniej o tej Skodzie, to warto tutaj zaznaczyć, że często ktoś właśnie wchodząc w motoryzację, klasyczną motoryzację zabytkową, można powiedzieć, że porywa się z motyką na słońce, bo bierze i kupuje sobie samochód, który jest do kompletnej renowacji, do kompletnego remontu. I potem zwyczajnie po ludzku nie jest w stanie udźwignąć takiego remontu, bo wchodząc w jakiś temat, powiedzmy sobie z ulicy, nie mamy raz, że kontaktów, nie mamy doświadczenia, często nie wiemy, ile to może kosztować. I tak jak mówię, porywamy się po prostu z motyką na słońce, przez to czasem samochody są tak zwanymi wiecznymi projektami i na tym się kończy, że ktoś auto rozbierze i nie dokończy remontu. Czyli oczywiście auta warto remontować, ale na pierwszy ogień warto sobie kupić jakiś taki samochód, może powiedzmy do jakiegoś drobnego odświeżenia, nic skomplikowanego, żeby się nie wystraszyć tematu i żeby po prostu się tą motoryzacją nie zrazić. Tutaj akurat Konrad nie zraził się i szedł dalej w ten temat, ale tak jak mówię, łatwo się po prostu wystraszyć, jeśli sobie nie poradzimy z pierwszym tematem. Także tak to wygląda. Ale słuchajcie, przechodząc już do samego tego samochodu, w którym teraz jedziemy, to powiem wam, jest niezwykły klimat. Tutaj jest ta cerka, która mi się kojarzy z karetkami, Fiatami, powiedzmy 125P, które wychodziły w wersjach sanitarnych, bo miały podobny kolor, nie? Tutaj może on był bardziej zielony, a tamte były bardziej niebieskie, ale teraz wyglądają już podobnie. No i ogólnie klimat w tym samochodzie jest bardzo, bardzo przyjemny i tak jak mówię, komuś herbaty z mlekiem, czyli typowo angielski napój. No i słuchaj, powiedz mi, jaki tu jest w ogóle silnik? 1100, 4-cylindrowy. No taka konstrukcja dużego Fiata Poloneza, bardzo podobna, tylko że starsza. Nawet powiem ci, podobnie brzmi, nie? A klimat jeżdżenia to jest pomieszanie Warszawy z Maluchem. Tak, ale powiem ci, biegi z tego, co widzę, są w podłodze. Magiczne, jedynka niesynchronizowana. Czyli tak jak w maluszku też, nie? Tak. Trzeba uważać przy wrzucaniu jedynki, najpierw trzeba się zatrzymać i dopiero wtedy wrzucać jedynkę, bo inaczej będzie ten efekt dentysty tak zwany. O, tutaj widzę, że mnie wziąłeś też w jakieś fajne miejsce, to jest lotnisko? To są zakłady lotnicze. Zakłady lotnicze w Mielcu. Dobra, więc jedziemy sobie dalej. A powiedz mi jeszcze, wracając do tego dużego Fiata i odszkodowania, o którym wspomniałeś,
To ten, on był na żółtych tablicach, ten samochód? Nie był na żółtych, był na zwykłych. Był na zwykłych tablicach, tak. I udało ci się dostać jakieś, powiedzmy, godziwe, że tak powiem, odszkodowanie? No oczywiście trzeba było napisać reklamację, bo no, pierwsza propozycja sobie myślę niezła, no ale no. Ceny Fiatów tak wzrosły, że jak zacząłem coś szukać, bo nie chciałem go naprawiać, no. Nie było. Czyli nic. Rozumiem, że to była po prostu szkoda całkowita, tak? Tak, szkoda całkowita. No, na dużym Fiacie. Tam po miesiącu tam wysyłania sobie pis w końcu, no wysłali tyle, co trzeba. Rozumiem, czyli Fiata sprzedałem rozbitego i ciekawostka, że kupił go gość i wziął go do Londynu, do Anglii. Już tak? W tej chwili jest w Anglii. No to wymiana międzynarodowa. Tak. Ich u nas, a nasze u nich. No fajnie, fajnie, tak się czasem zdarza. Kurczę, ale to jest fajny w ogóle... Tak, to jest lotnisko. Teren. A słuchaj, a moglibyśmy się tutaj gdzieś na chwilę zatrzymać i jeszcze tak, go ograć? Tak, właśnie tam jest takie miejsce. O, super. Staniemy sobie chwilę i ogramy go z zewnątrz, jak on wygląda. Mogę sobie tutaj oglądać dostawka? Popatrzcie, jak to wszystko jest fajnie na magnesie, takie były właśnie te rozwiązania. I tak jak mówię, spodziewałem się, że tutaj biegi będą w kierownicy, ale mamy już w podłodze, także fajne udogodnienie. 68 rok to w zasadzie początek produkcji dużego Fiata w Polsce, no nie? Tak, a w 71 skończyli to w Anglii robić. Tak, i to jako ciekawostkę to Morris Mini to jest chyba pierwszy angielski samochód, którego sprzedano ponad milion egzemplarzy. Także... To jest starszy jeszcze poprzednik, ale jego też bardzo długo robili i bardzo długo sprzedali. Chociaż jak go tak było ciekawostką, że projekt już był w czasie wojny czy przed wojną zrobiony, ale wojna przerwała i dopiero po wojnie zaczął być robiony. Tak, tak, bo w ogóle jak oni zaczęli projektować ten samochód, to było to w okresie, w którym ogólnie był zakaz projektowania samochodów osobowych, bo właśnie był to okres wojenny. I troszeczkę tutaj, że tak powiem, w konspiracji powstała jakaś grupa konspiracyjna, która zaczęła projektować to auto. No i kiedy wszystko wróciło do normy, to projekt, że tak powiem, zagościł na ulicy już później. Ale wiadomo, od projektu do produkcji jeszcze była długa droga i to tak w formie ciekawostki. Tutaj mamy licznik, widzę, że on jest skalowany i w milach, i w kilometrach, więc to też jest ciekawe, że on wychodził tak seryjnie właśnie na dwóch tych. Seryjnie, bo na pewno tego nie wymieniałeś. Zazwyczaj tak wychodziły, ale czasem wychodziły, że tylko w milach. No, tylko w milach właśnie. Fajny, powiem wam, klimat jazdy tym samochodem. A powiedz mi, wcześniej miałeś okazję jeździć jakimś angielskim autem z kierownicą po prawej stronie, czy to ale był to pierwszy? Ale współczesnymi. A, przed tym, tak? Tak. Jeszcze nigdy właśnie nie miałem okazji jechać angielskim samochodem. I powiedz mi, jest jakaś... znacząca różnica, czy po prostu wsiadasz i jedziesz? Na początku, jak lusterko, tu się patrzy wsteczne. No. Biegi no tak, tutaj. Bo za głowę rozbić o szybę, nie? Kierunkowskaz to jest stary Anglii, to jest tutaj, ale tak. W innych już jest tej. No to też tak się czasem łapie, ale no dzień trzeba się poćwiczyć. Fajne, naprawdę ładny auto. Zaraz przestaniemy, ogramy go sobie z zewnątrz. No jestem, słuchajcie, w ogóle pod wrażeniem tej pogody, jaka nam się tutaj udała. Już z Konradem umawialiśmy się od jakiegoś czasu, ale czekaliśmy cały czas. Raz nie było pogody, raz nie było czasu, żeby przyjechać i wreszcie się udało. Jesteśmy w Mielcu. Tutaj są piękne tereny należące do lotnisk i wszelkiego z tym rodzaju związanymi działalnościami. Także fajnie to wszystko tutaj wygląda. Przy odrobinie szczęścia może jeszcze zaraz coś będzie lądować i nagramy. Także jedziemy sobie fajnym angielskim samochodem i podziwiamy piękne widoki. Staniemy sobie tutaj chwilę i nagramy autko. Teraz musimy rozpiąć angielski wynalazek rodem z Jumbo Jetta. I wychodzimy. Ale powiem ci, ciekawy samochód, naprawdę fajny. Ta bryła. To polska egzotyka całkowita. No, a powiedz mi, kojarzysz na pewno taki model Volvo, bardzo podobna bryła, tylko dużo większe auto, nie? Tak, Tak, no. Taki większy brat, można powiedzieć. Ile w Norwegii pracowałem, to ich się naoglądałem, bo tam bardzo popularne. Te Volvo? Tak. Też fajne, ciekawe auto. A możesz jeszcze otworzyć maskę, żebyśmy zaglądali do silnika?
A tutaj widzę, że jesteś uczestnikiem wszelkich zlotów. Tak, jeszcze zloty przed pandemiami były. O, może w tym roku wróci do normy, zobaczymy. No i tutaj mamy serducho tego auta. Ciekawostka, że pompa paliwowa już jest elektryczna. Co ty mówisz? Taka duża. Ale jaja. Gaśnika. No to powiem ci ciekawe rozwiązania jak nasze 60. Zaworek od ogrzewania, ale oczywiście z pralki zrobione, bo fabryczny tylko pół roku wytrzymuje i się rozszczelnia. A, trzeba sobie unowocześnić. Jeszcze tu założony alternator zamiast prądnicy, ale to już angielscy mechanicy. No powiem ci, na pewno lepsze do użytkowania. Tak się gdzieś jeździ na zloty czy coś, to na pewno alternator zawsze jest lepszym rozwiązaniem. Jeszcze jest ciekawostka, że światła. No. Nie da się żarówki wymienić, tylko żarówka jest jednocześnie reflektorem. Jest zespojona z reflektorem? Tak. Wymieniałeś już? Tak. I jaki koszt? Przesyłka ponad 100 zł, lampa też 100 zł. No, czyli widzicie, nie da się wymienić żarówki. Musimy wydać 200 zł na to, żeby nam ponownie zaświeciło. No ale cóż, takie są uroki użytkowania egzotycznych aut w Polsce. No i co, i fajnie, że one są po prostu i że ktoś potrafi się nimi zająć i że takie auta możemy sobie na co dzień tutaj w Polsce zobaczyć. To jest to, że części wszystko można kupić. Tak? Nie ma z niczym problemu. Czyli po prostu są cały czas produkowane tak do niemieckich samochodów, no nie? Leżaki mam nowe, kły nowe, wszystkie chromy nowe kupowałem. No nie ma z niczym problemu, żadnymi uszczelkami, no wszystko idzie problem, do problem podejrzewam, że tylko jest ceną, nie? No, ceną nie, ale przesyłka kosztuje tyle, co... Tak, właśnie, przesyłka jest tutaj droga, a teraz, kiedy jeszcze... Anglia jest po Brexicie, to podejrzewam, że te ceny przesyłek jeszcze bardziej wzrosną i dojdą jakieś jeszcze cła na części, co nie będzie też tanio. O, właśnie startuje samolot, więc będziemy mieli fajny kadr. Wracamy. Ale fajne. Porządne oponki. Ty, ale zobaczmy. Przeoczyłem, że on jest czteroosobowy. Wsiądziemy sobie jeszcze na chwilę do tyłu. Miejsca, powiem ci, nie ma dużo, ale na pewno więcej niż w maluszku. Tyle co w Matizie. Fajnie, naprawdę mega klimat tego samochodu. Powiedz nam jeszcze jakieś plany, jeśli chodzi o samochody, masz jakieś marzenia, jak chodzi o zabytkowe auta? Byłyby jakieś, ale po prostu czasu nie starcza, żeby te utrzymywać i jeździć. No, to jest racja. Żyjemy niestety w takich czasach zwariowanych. Może każdy za czymś goni, to jest przerażające niestety. Tak został skonstruowany dzisiejszy świat niestety, że jesteśmy troszeczkę, można powiedzieć, niewolnikami, zakładnikami, którzy muszą cały czas za czymś gonić. I to jest smutne, ale fajnie, że udaje się jednak tego czasu troszeczkę wyskrobać i tą pasję kontynuować. Także to jest zawsze pocieszające. A z tymi autami jest tak, że no, minimum ten raz na miesiąc trzeba się tu przejechać. Tak, trzeba się przejechać, dokładnie. Bo niestety, ale te samochody nieużywane, a zwłaszcza te stare samochody, bardzo niszczeją, kiedy się ich nie używa. Te wszystkie elementy gumowe, paski wszelkiego rodzaju, pompki, membrany i tak dalej, to wszystko bardzo mocno niszczeje, dlatego po raz kolejny powtarzam, że nawet kupując auto, które długo stało, trzeba się liczyć z tym, że zaczynając go użytkować, będą wychodzić coraz to nowsze rzeczy do wymiany, także tutaj trzeba się z tym liczyć. I tak jak wspominał Konrad, jeśli mamy takie auto, trzeba poświęcić ten czas, żeby go przepalić, przejechać się nim, poruszać tą kierownicą, pozmieniać biegi, żeby to po prostu żyło.
Robiłeś w ogóle jeszcze coś przy nim, jak go kupiłeś? Takie właśnie kosmetyczne rzeczy, tak? Wymiana zderzaków. Wszystkie chromy, siedzenia te przednie są nowe, bo jeszcze można kupić w kolorze. Co ty gadasz? Co jeszcze? Pompę hamulcową, bo zaczęła cieknąć. No. Co jeszcze? Uszczelki, bo z silnika kapało dużo, świece. Ale blacharka malowanie nie ruszałeś? Nie, to było w Anglii zrobione. A, fajnie, fajnie. Dobrze było widać zrobione, bo nic tutaj widziałem nie wychodzi, nie? No jeszcze nie, to chujowy. No te auta słynne, że lubią rdzewieć. Tak. No ale też jak jest nieużytkowane, powiedzmy, na deszczu. Nie, to po deszczu to nie ma co. Nigdy tym autem w deszcz nie wyjechałem. Tak, tak, jasne. No nie, bo to jak wiesz, dostanie wilgoci i ta woda się dostanie, to... Wiadomo, że to zacznie korodować jeszcze, szczególnie jeśli ta blacha ma tendencję, jest powiedzmy nie najlepszej jakości, no to będzie musiało korodować. Ale ogólnie wiesz, jaki jest klimat angielski, więc się nie dziwię, że angielskie auto lubi korodować. Gdzie tam mamy praktycznie cały czas deszcz. No nie cały czas, 6 dni w tygodniu. No tak jeszcze a propos spania, auto długo stało, miałem na początku problem z układem chłodzenia, bo... zamulona była chłodnica, cały układ. Gotował, tak? Także przejechać taki kawałek jak teraz i on się już gotował do 100 stopni. Tak, tak, tak. No, ale stary sposób, że od kamieniacz do czajników. No, i dało radę. Cylit do rur, kret, wypukało. No. I teraz śmiga. No, i teraz przejechało się, jest 40 stopni. No, nawet termostatu to auto nie ma. Czyli cały czas jest obieg, nie? Włączony. Tak. Z tymi autami jest taka ciekawostka, że na ciepłe kraje, do Afryki czy tam jakiejś Australii, to w ogóle nagrzewnicy tu nie było, bez ogrzewania aut. Powiedz mi taką rzecz, bo tutaj też zawsze ja przynajmniej i myślę, że też widzowie będą ciekawi, jaka jest w ogóle wartość takich samochodów w Polsce i jak zaobserwowałeś przez ten cały czas, który go masz. Jak z tą wartością się zachowywała ta cena? Czy ona szła w górę, w dół? Jak ciężko powiedzieć, bo jak pojawia się jakieś, to przeważnie jest to wyciągnięte z pokrzyw do remontu. Czyli takie egzemplarze bardzo mocno zaniedbane, co? Tak, a wyremontowane za 20 parę tysięcy w górę. Tak przynajmniej na angielskich portalach, co widać, przeliczając na nasze. A czyli tutaj mówisz o angielskim rynku, no nie? Bo, tak, bo w Polsce faktycznie nie ma się czym posiłkować, bo takich aut się praktycznie nie widuje na aukcjach, no nie? Czasem się zdarzy, ale rzadko. Rzadko. Przeważnie to są wyciągnięte ze złomowiska praktycznie. Czyli takie, które by trzeba było worek pieniędzy dołożyć, żeby wyremontować, tak. Nie? Chociaż można byłoby się bawić, no bo jak mówisz, że części są dostępne, no to można. No tak, tylko tak jak mówimy, wiązałoby się to na pewno z bardzo dużym kosztem. Że Morrisa parkujemy. Przejedziemy się jeszcze gwiazdą wieczoru. Hopsalala. Dobra, palimy maszynę. Tutaj to już będą wrażenia. Ludzie, szykujcie się. No powiem ci, że jak będziesz chciał zmienić samochód, to już trzeba jeden sprzedać, a drugi kupić, nie? Bo... Już tak. Miejsca nie ma. To jest właśnie ból dla wszystkich kolekcjonerów starej motoryzacji. Miejsce, miejsce, miejsce. Cały czas potrzeba jest więcej miejsca. Dawaj powolutku. Tu masz wolne z tej strony. A no tak, nie pierwszy raz wyjeżdżasz. I ruszamy. Polonez jest, przepraszam, Fiat jest z roku 78? 77. Czyli już pierwsze zubożenie, że nie ma uchylnych szybek, nie ma podłokietnika. Ale jeszcze większość tych gadżetów ma. Mhm. I powiedz nam jakąś historię tego egzemplarza, jak go dorwałeś? Na Facebooka, Olixa. Już go widziałem od jakiegoś czasu, ale byłem na kupnie, no to w sumie był najbliżej, no to się pojechało zobaczyć. A historia była taka, że kupiłem go od chłopaka, który go kupił parę lat wcześniej od swojego sąsiada, co go znało od dziecka to auto. Rozumiem. Ale mu życie zawodowe nie pozwoliło mieć Fiata, bo się przeprowadził, no i musiał z garażu zrezygnować, więc go sprzedał. I taka jeszcze była ciekawa rzecz, że jak odjeżdżałem na lawecie, stałem to jeszcze tak zasmuconej osoby, jak kupowałem auto, to nie widziałem. Tak? Faktycznie, czasem się zdarzają się takie rzeczy. Kupił go od swojego sąsiada, co już był po 80 grubo. No.
No i tak było, że zaraz po zakupie zeszedł z tego świata, ale przynajmniej poszedł w dobre ręce ten Fiat, bo długo go męczył, żeby go kupić, ale... No, ale potem faktycznie się nim zajął, no nie? No, myślę, że przechował i w garażu. Także fajnie, no tutaj, tak jak Konrad wspomniał, czasem zdarzają się faktycznie takie historie, bo słuchajcie, no tak, to już wspominam już nie pierwszy raz. Było to troszeczkę dawniej inaczej, ludzie się bardziej przywiązywali do tych samochodów. Nie było takiej kultury jak teraz, że się go tak często wymieniało. Dlatego często, gęsto właśnie przy zakupie takich samochodów kupuje się od osób, które miały je albo od nowości, albo no nie wiem, 15-20 lat. To jest bardzo długi okres czasu i do tego auta można się normalnie przywiązać, jak nie wiem, jak do osoby, zależy oczywiście od charakteru, ale można się do takiego samochodu przywiązać. I tutaj też właśnie osobie z bliskiego mojego otoczenia kiedyś się zdarzyło, że kupował Ładę od właśnie długoletniego właściciela i facetowi normalnie pociekły łzy przy sprzedaży, jak zobaczył to auto na lawecie, także zdarza się po prostu i rozumiem to jak najbardziej. Tutaj mamy kolejny ciekawy element w Mielcu. Zobaczcie sobie. Samolot Iryna, co w Mielcu był zaprojektowany i produkowany, ale... Ale w ogóle w jakim fajnym ustawieniu go zrobili. Tak jakby się wzbijał w powietrze. Bardzo fajny efekt. Iryda model? Iryda. Powiem wam, że generalnie bardzo fajnie, przyjemnie się jeździ tym Fiatem. Żadnych tutaj niepokojących historii w ogóle nie słychać, jeśli chodzi o zawieszenie i tak dalej. Całkiem fajny, przyjemny i fajnie utrzymany egzemplarz. Jeśli chodzi nawet o silnik, to słychać, że on fajnie brzmi, co? No, silnik to ten właściciel, ten starszy pan, co go miał, no to no. Niecałe 10 tysięcy temu remont był dziś robiony, czy 20. Aha, ale widać, słychać po prostu, że był tak profesjonalnie wykonany ten remont. Cichutko, bo... fajnie, równo chodzi. Tak, dokładnie, no. Tak jak mówisz, cicho, równo i fajnie. Także to się zawsze docenia przy tych samochodach. No bo wiesz, jak to przy tych Fiatach, kurczę, no nie? Zazwyczaj nawet mechanicy podchodzą do tego tak, że duży Fiat, machnie ręką, wiesz, coś tam przykręci jedną śrubkę drugą i wyjeżdżasz i w drodze do domu ci to klęknie, nie? Bo też jest takie. Dlatego też nawet znaleźć dobrego mechanika, który zajmie się takim samochodem, też nie jest prosta rzecz, który podejdzie do tego, powiedzmy, z takim, można powiedzieć, szacunkiem i zrobi to tak, jak faktycznie trzeba to zrobić. Większość mechaników to starej daty to w ogóle do tego nie ma szacunku. A to tylko Fiat, to się dokładnie, nie dokładnie tak i machają ręką przy robocie. I tak jak mówię, często zdarza się tak, że po prostu już w drodze do domu wychodzi z powrotem ta sama rzecz, bo zostało to zrobione po prostu na odczepsie. Dlatego zawsze doceniam takich ludzi, jak widzieliście w ostatnim materiale, na przykład pan Paweł, który zajmuje się Mercedesami. I ma te auta w małym palcu i podchodzi do nich z bardzo dużym szacunkiem, dlatego to jest zawsze na plus. No, musimy uważać, żeby nie było kolejnej całki w historii Konrada. Jeszcze z postrachem szos. Dokładnie. Tutaj jedziemy, bo stoi puszczony duży Fiat. Tak, tutaj? Atakowałeś go już, czy nie? No nie, rozprzedałem. Będę robił? To było 3 lata temu. Nie sprzedam, będę robił. O, już go widziałem, biały. O, stoi. No i tu jaką felgę ma założoną. Spoko. No, ale sąsiedzi będą kładli pewnie nacisk niedługo na gościa. A jeszcze nowy blok, to nie brakuje miejsc, to jeszcze nie. No, ale niedługo będzie pewnie jakieś naciski, że psuje wystrój i wtedy podejmie decyzję o sprzedaży. Jeśli to będzie oglądał, to oczywiście pozdrawiamy właściciela. Konrad chce kupić. Instrukcja obsługi FSA.
naprawa samochodów FSO 125. Słuchajcie, ale ogólnie te książki, generalnie, które można było dawniej dostać do każdego praktycznie samochodu, które były tam wydawane co jakiś czas, to jest po prostu skarbnica wiedzy. Tu jest tak wszystko fajnie opisane krok po kroku, że co byście nie chcieli tak naprawdę, nie mając praktycznie żadnego pojęcia o motoryzacji, moglibyście wykonać sami. Także te książki to jest naprawdę fajny skarb zawsze do tych aut starego typu. No to z tego wszystko wiedzę musiałem czerpać. No. Bo internet ostatnio to jest mocno zaśmiecony. Tak, dokładnie. Raz, że zaśmiecony jakimiś niesprawdzonymi informacjami, a dwa to strach w ogóle się czasem cokolwiek zapytać, bo tacy ludzie tam się trafiają, że więcej się człowiek nerwów naje niż to wszystko warte, także... Rocznik 9.6 się będzie wypowiadał, jak to było za PRL-u, bo on wie lepiej. Dokładnie. Tak, jasne, otwórz silnik. Zaglądniemy sobie jeszcze pod maskę. Perlowska konserwacja. Tak, perlowska konserwacja. Tutaj oczywiście standardowo w dużych kwiatach na tym właśnie z prawej strony nadkolu zawsze macie tabliczkę znamionową. I tutaj już w tych rocznikach właśnie ten numer nabijany był tutaj z przodu na tej ścianie grodziowej. W pierwszych rocznikach dużego kwiata ten numer nabijany był jeszcze tutaj, w tym miejscu, bodajże chyba do 71 roku, nie? Czy drugiego. I jakoś tak to wtedy wyglądało. No tutaj jeśli chodzi o silnik, no to każdy pewnie, który obserwuje kanał, takie jednostki już bardzo dobrze zna. 1.5 skrzynia czterobiegowa. Także nic, co może was zaskoczyć. Ale słuchajcie, ten kolor generalnie też pierwszy raz mam okazję widzieć na żywo Fiata w takim kolorze. Wcześniej jakoś nie było okazji. I fajne, naprawdę fajne robi wrażenie, powiem wam, wyróżnia się. I jest taki przyjemny dla oka, także chyba się rozglądnę za czymś takim, bo naprawdę wygląda fajnie. Także słuchajcie, mamy tutaj auto, które budowało angielską motoryzację i można powiedzieć z drugiej strony samochód, który budował motoryzację, to nawet byłoby za mało powiedziane, bo on budował tak naprawdę rozwój polskiej gospodarki, można powiedzieć, bo ludzie używali go i do interesu, i do jazdy na co dzień, do wszystkiego, także nie jedną budowę zrobił, nie jeden interes rozkręcił i tak jak mówię, no był używany do wszystkiego. Słuchajcie, fajnie, że Konrad nam te samochody pokazał. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to oczywiście dajcie kciuk w górę, zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję. A ja teraz jeszcze idę do samochodu, bo mam coś dla Konrada w formie podziękowania, że nam tutaj te samochody udostępnił. I żebym nie zapomniał. Słuchajcie, takie puzelki, Konrad, tutaj masz szafran inwestycje. Dziękuję. Proszę bardzo, jedne sobie ułożysz, a drugie na pewno będziesz mógł komuś przekazać. Także słuchajcie, dziękujemy Konradowi, dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Widzimy się następnym razem, no i co, rozwijamy się dalej wspólnie. Dzięki i pozdrawiam was serdecznie.